Drodzy i Szanowni Państwo, stoję przy fortepianie koncertowym, przy tym instrumencie niemal całe życie twórcze spędził Józef Haydn. Przecież jest autorem ponad 50 sonat fortepianowych. Komponował przy klawiaturze oczywiście swoje symfonie, których jest co najmniej 108, a samych koncertów fortepianowych jest kilkanaście. Bezmiar muzyki, kwartety smyczkowe, 80 parę kwartetów. Któż ma w życiu czas i siłę, żeby całą tę muzykę poznać, żeby wszystkich tych utworów wysłuchać? A warto, to są wszystko perły. Haydn jest kompozytorem, który powiedziałbym jest najbardziej po macoszemu traktowany przez historię muzyki, być może przez nas miłośników muzyki także, jako że wszyscy wiemy, że papa Haydn, że stworzył symfonię, że stworzył gatunek, no ale Mozart i Beethoven później rozwinęli. Tymczasem tak naprawdę nie byłoby w ogóle mowy o symfonii jako o idei, jako o formie, gdyby nie krystalizacja samej idei czteroczęściowej symfonii poprzez dzieło Józefa Haydna. Tak samo koncert fortepianowy, tak samo sonata fortepianowa, to są wszystko te zasługi i wydaje mi się, że stanowczo za mało o Haydnie mówimy, pamiętamy, wykonujemy jego muzykę. W ostatnich miesiącach oczywiście często orkiestry występują z przyczyn oczywistych w czasach pandemii w ograniczonym składzie i ten ograniczony, zmniejszony skład nagle spowodował powrót do muzyki Haydna. I to jest muzycznie wielka, wielka radość, jako że każda z tych symfonii przypominana, szczególnie te mniej znane, okazują się swoistymi mikrokosmosami. Każda z tych symfonii to jest zamknięty świat pełen najróżniejszych szczegółów, które wciąż się odkrywa. Jest jeszcze jedna taka przedziwna sprawa. Niektóre z tych symfonii Haydna opatrzone są podtytułami, chociażby symfonie paryskie. Tam jest symfonia Kura, symfonia Niedźwiedź i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko kojarzy. Te symfonie stały się bardziej popularne, jakoś zawsze były programowane. Symfonie londyńskie, no to symfonia 104 londyńska. Łatwiej jest zainteresować wszystkich symfonią z podtytułem i tak jakoś się to utarło, że te symfonie z podtytułami. W związku z tym niesłychanie źle przez historię została potraktowana między innymi ta symfonia, którą dla Państwa wykonamy, czyli 102 symfonia B-dur, która nie ma żadnego podtytułu, a moim zdaniem mogłaby mieć na przykład podtytuł Niesłychana, ponieważ ona jest nieprawdopodobnie kunsztowna. Jej druga część z wiolonczelą solo, a jej menuet, taki powiedziałbym rewolucyjny, rwący, z takimi akcentami, z takim idyllicznym trio, taka niesłychana w swojej motoryce, taka napędzająca się sama część finałowa, no i rozbudowana pierwsza część. Ideał brzmienia symfonicznego. Proszę zwrócić uwagę, że zastosowaliśmy w naszym wykonaniu specjalne ustawienie przestrzenne, to znaczy pierwsze i drugie skrzypce siedzą Państwo, muzycy, naprzeciwko siebie, ponieważ w czasach Haydna orkiestry tak właśnie sytuowały się na estradzie. W związku z tym wiele takich dialogów pomiędzy grupą pierwszych a drugich skrzypiec, które zazwyczaj są mniej słyszalne i widoczne, co ważne, w naszym wykonaniu będą, no lens volens, na pierwszym planie. Także wydaje mi się, że to jest szczególnie ciekawe w kontekście tego, co się dzieje polifonicznie, na przykład w pierwszej części. Także czteroczęściowa symfonia B-dur, symfonia 102 Józefa Haydna, skomponowana już po śmierci Mozarta, 94-95 rok, oczywiście XVIII wieku, czasy no, takie burzliwe, z jednej strony po rewolucji francuskiej, w czasach rewolucji francuskiej, ciągle trwających bardzo trudne czasy dla Haydna, który okrężną drogą ze swojego wiedeńskiego domu rusza na podbój Londynu z symfoniami londyńskimi, a jest w tych czasach już chyba, to jest oczywiste, że w tamtych czasach jest on najsłynniejszym żyjącym kompozytorem świata. Także zapomniany w jakimś sensie utwór jednego z najsłynniejszych kompozytorów w historii. Za chwilę Państwu przedstawimy. Bardzo serdecznie zapraszam wraz z całą Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej do wysłuchania 102 Symfonii B-dur Józefa Haydna. Dziękuję Państwu. Łukasz Borowicz.
Thank you.
Thank you.